Witam w nowym spin-offie. Oczywiście lista tematów podjętych w filmie w opisie razem z rozdziałami, które ten spin-off obejmuje. No i skoro to wszystko mamy za sobą, zacznijmy od, w zasadzie od waszych komentarzy. Potem wrzucę swoje rzeczy, żeby nie mieszać. No i pierwszy komentarz warto sobie zatrzymać i przeczytać, bo nie będę tego całego komentarza czytał oczywiście. Wydaje mi się, że Oda po prostu stwierdził, że Roxy byli po prostu tutaj największym zagrożeniem na wyspie, zwłaszcza, że tam był jeden wielki Battle Royale i nie było czasu na zastanawianie się co i jak za bardzo. Więc Garp z Rogerem mogli po prostu stwierdzić, że napotkali po prostu ich jako pierwszych i dobra, klepiemy się bez większego zastanawiania. Poza tym dalej nie znamy powodu, dlaczego Garp wtedy chciał chronić ten Ryubito. Pozostaje tylko nam czekać na pełne retrosy z God Valley. Drugi komentarz i nie zgadzam się z nim. Nie uważam, że Garp jest głupi, skoro pozostał w szeregach marynarki. Wiedząc, że światowy rząd i marynarka są złe lub pod płaszczykiem dobra tak naprawdę są źli. Moim zdaniem słusznie postąpił pozostając w szeregach marynarki, dlatego, bo po pierwsze, odmawiając pozycji admirała, co daje mu pewną swobodę w działaniu, a po drugie podjął decyzję o szkoleniu młodych marynarzy. Także jestem takiego zdania, że bardziej zdecydował się naprawić zło od środka, niż jak jego syn Dragon zniszczyć od zewnątrz. Kwestia podejścia do sytuacji. Trzeci komentarz, z którym się absolutnie zgadzam. Saturn najprawdopodobniej będzie najbardziej poszkodowanym z Gorosei. Będzie teraz faktycznie wszędzie wpychany i tak było w retrosach Kumy. I najpewniej jako pierwszy poleci ze stołka, czyli zginie lub zostanie pokonany czy coś takiego. Ale dzięki temu Oda będzie mógł resztę Gorosei pokazać w lepszym świetle. Bo skoro Saturn był silny, to ej, ludzie, patrzcie, reszta to dopiero są prawdziwe potwory. Niestety taka rola postaci debiutujących szybciej, że tak to nazwijmy. Teoria fajna, lecz już obalona. Garling w retrosach Kumy normalnie na God Valley chodził. Niemniej widzę, że coraz więcej osób zaczyna dostrzegać jak ja, iż coś z Tenryubito genetycznie jest nie tak. Skoro po pierwsze mogą mieć powiązanie z kosmitami, a po drugie taki Garling jest Ubercoxem, czy Shanks, czy Doflamingo. A nie przypominam sobie sytuacji, by któryś z nich jakoś spokojnie sobie mega dużo trenował. Ewentualnie to Oda robiło w panel, ale czegoś takiego nie było. A po trzecie, i to jest coś, o co mogę się założyć, 20 rodzin założycielskich na pewno miało do czynienia z technologią starożytnego królestwa. Więc nie zdziwi mnie, jeśli Oda w przyszłości pokaże nam, że owe rodziny w czasie wielkiego konfliktu ze starożytnym królestwem uznały, że muszą się jakoś wzmocnić przeciwko swojemu wrogowi, więc zdecydowali się na mutacje genetyczne. Piąty komentarz, bardzo trafne bym ujął. Tutaj Saturn jest katem, siewcą, a Kuma zwyczajnie ofiarą. Kuma wycierpiał całe życie, a Saturn trzyma w ucisku cały świat, razem z resztą rządu. Zdecydowanie to Kuma zasługuje na rewanż i nazwanie go świętym niż Gorosei, bo pomimo tragedii, jaka go w życiu spotkała, aż do całkowitego utraty rozumu, pozostał dobrym i spokojnym człowiekiem. Nie uległ nienawiści i nie stał się zły. Mam nadzieję, że Kuma faktycznie na Ekhet przybędzie i zmiecie Saturna z plansz. Cieszy mnie, że moja teoria o tym, że matka Luffy'ego może pochodzić z Amazon Lily, znajduje u was aprobatę, no bo skoro Kuma wiedział doskonale, gdzie posyła wspomnianych i znał te miejsca, to tym bardziej musiał wiedzieć, dlaczego Luffy'ego posyła na Amazon Lily. Musi stać za tym jakiś powód, czemu go odesłał właśnie na tą wyspę. Ze swoich rzeczy przygotowałem dosyć sporo. Zacznijmy od czterech takich pierdół, które pociągnę ciągiem. Zatem po pierwsze, jaka córka taki ojciec, bo on jest półcelestialem i ujeżdża masywnego Sentomaru, tak jak ojciec świętego Carlosa ujeżdżał Kumę. A, coś pięknego. Jakie rzeczy ludzie potrafią wyłapać. Po drugie, moim zdaniem Egghead to odwrócone Shabondi.
wtedy Luffy nie był gotowy na konfrontację z Kizaru, a teraz z nim zremisował. No i Luffy w końcu może powiedzieć, że panów tutaj na tym screenie albo im dorównał, albo ich przerósł. I po trzecie, co ciekawe, Zoro chciałby Kumę jeszcze o wiele rzeczy zapytać, także nie wierzę w śmierć Kumy od razu na Egghead, jak przybędzie, jeżeli przybędzie. Myślę, że jak wszyscy już razem uciekną, to Vegapunk naprawi Kumę na tyle, by miał on możliwość pogadania z każdym i pożegnać się z Bonnie, by potem odejść z tego świata. Jego stan jest na tyle tragiczny, że wątpię, żeby nie umarł. I po czwarte, kolory Mihawka z ostatniego odcinka One Piece'a nie są przypadkowe. Ma on na ubraniu symbol czy pieczęć cesarskiej Japonii, czyli 16-ramienna chryzantema. Czy chryzantema? Która jest symbolem długiego życia i wysokiej pozycji społecznej. Znowu liczba 16 i znowu symbolika odwołująca się do szlachty lub Boga. No ile tego można mieć w One Piece, co? No i ten herb jest używany przez cesarza Japonii i członków jego rodziny. I co nas interesuje najbardziej, to to, że tron cesarski jest wykonany z części ze złota, z czego właśnie posiada owy kwiatek. A najciekawszą rzeczą jest to, że w swojej konstrukcji przypomina pusty tron, albo pusty tron przypomina ten tron. Nie mam pytań. Zwłaszcza pamiętając o tym, że i Musama, i Mihawk mają bardzo podobne oczy. Także nie dość, że liczba 16 znowu się przewija. Nie wiem jakim cudem, Oda bardzo lubi tą liczbę. Ale także mamy symboliczne powiązania Mihawka z boskością, szlachtą, no i imem. Przed nami druga seria pierdół. Ten spin-off podzielę na kilka części, zamiast wszystko osobno, tak wyjątkowo. Zatem, rzecz numer jeden w tej drugiej części. Statek, którym Kuma płynął na Egghead, należy do Umita, jedynego z władców podziemia w One Piece. Dla przypomnienia, Doffy jako Joker był w podziemiu numer jeden. Zresztą wszyscy władcy podziemia, tacy jak Morgans, byli też na herbatce u Big Mamy. No i tak, Umit z tureckiego oznacza nadzieję. A z Turcji w naszym świecie pochodziłby Drake, według Ody. Wnioski idące są dwa. Po pierwsze, Oda ładnie ułożył grę słowną do sytuacji, bo Kuma płynąc do Vegapunka, płynął do swojej, jako takiej ostatniej nadziei na uratowanie życia swojej córki. Po drugie, Drake swojej roli w One Piece jeszcze nie zakończył. Zatem po drugie w tej części, to król Królestwa Sorbet narzekał na to, że Kuma mu skrzywdził jego lewe oko. Kolejny bardzo często powtarzający się motyw w serii. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to odsyłam tutaj do pewnej teorii Flippera. Ten temat tam jest świetnie poruszony. Po trzecie, Kuma w swojej podróży po świecie spotkał Abdullaha i tego drugiego typa, co razem należą do wielkiej floty słomianego kapelusza. No to Abdullah w świecie islamu oznacza sługę Bożego, a zatem Kuma jako były ksiądz czy kapłan to sługa Sangoda Niki, skoro potencjalnie jest jego wyznawcą. No nie wiem, może nadinterpretacja, ale ciekawy zbieg okoliczności. Czwarty punkt tej drugiej części to bardziej rozkmina. Nie poparta niczym, ale gdyby się tak zastanowić, co jest grzechem bakanerów, poza tym, że Joy Boy potencjalnie wywodził się z ich rasy, no bo niby za co światowy rząd miałby tępić ten klan? Luffy chyba nie jest bakanierem, prawda? W końcu trzeba zjeść odrębny Zoan Sangoda Niki, by zostać Joy Boyem. Więc w takim razie możliwe, że bakanierzy pomagali w przeszłości Joy Boyowi, bo pochodził z ich rasy, i za to rząd ich znienawidził po wsze czasy. Zatem pytanie brzmi, co to mogła być za pomoc? Bo ja uważam tak czysto hipotetycznie, że mogli brać udział w budowie Plutonu albo Noego. Dajcie znać, co o tym myślicie i dajcie swoje propozycje. Trzecia część przed nami i coś, co warto zauważyć, to to, że Kuma czy Luffy nie chcieli być ludźmi wywyższonymi ponad resztę. Kuma nie chciał władzy w Królestwie Sorbet, a Luffy nieraz odmówił bycia bohaterem. I dla niego definicja króla piratów to bycie najbardziej wolnym człowiekiem na świecie. Najlepsze jest to, że to inne postacie chciały zrobić z nich nie wiadomo kogo. A na przykład taki Imusama najprawdopodobniej jest samozwańczy.
pomarańczym bogiem, który doszedł do władzy wbrew reszty ludzi przy pomocy siły oraz intryg. Po drugie, King i Kuma to dwie postacie powiązane z Sangodym Nikko. King zadebiutował w rozdziale 920, a Kuma ma liczbę 29 w swojej nagrodzie. I w tym momencie zabrakło mi słów. Okazuje się, że liczba 29 ma znaczenie jako anielskie liczby. Halo, King wygląda jak upadły anioł. Akuma był księdzem. Według tej symboliki jest to sposób komunikacji między aniołami a ludźmi. Liczba 29 oczywiście. Liczba 29 jest także obietnicą od Boga, że jeżeli będziesz ją napotykał w swoim życiu i jeżeli uwierzysz w Niego, czyli Boga, to będziesz miał lepsze życie. Dlatego nasza dusza ma zaufać mocy aniołów od tak z góry. Oda tutaj rozwalił mózg. Rzecz numer 3 w tej fazie to ciekawostka. Ajanowie, czyli oryginalni mieszkańcy Japonii, czy pierwotni, no jacyś tam mieszkańcy Japonii, ja nie pamiętam, posiadają kult niedźwiedzia. A niedźwiedzie w ich języku są znani jako Kamui, czyli w tłumaczeniu Bóg. Także tyle w temacie. Rzecz numer 4 to nawiązanie. Taniec Boga Słońca Nikki najprawdopodobniej w rzeczywistości nawiązuje do japońskiej opowieści ludowej zatytułowanej Kabutori-ji-san, czyli Stary Człowiek i Diabły, jeżeli się nie mylę w tłumaczeniu. Opowiada on o starym człowieku, któremu demony usunęły guza po tym, jak dołączył do ich imprezy, gdzie celebrowali i tańczyli całą noc. Na koniec część czwarta i ostatnia i warto się zastanowić, dlaczego tak silne postacie jak Shanks, Mihawk czy Kuma odwiedzili East Blue. Tego nie wiem, ale każdy z nich spotkał na swojej drodze przyszłego Sangoda Nikkę, czyli Luffy'ego. A poza tym wschód w naszym świecie, albo inaczej Daleki Wschód, jest reprezentowany albo znajduje się tam kraj wschodzącego słońca, czyli Japonia. Oda naprawdę kocha symbolikę.